congratulations, guys. It's a long road to pay yourself until you. O, patrz, takie laseczki są fajne. Tyle na tygodniu. Pokażę wam rzeczy, które kupiłam z tatą na zakupach. Nie wszystkie, ale takie chyba najciekawsze. Masło orzechowe. Ja nie mam masła orzechowego w domu i skończyło mi się już parę miesięcy temu, więc stwierdziłam, że pora kupić. Cynamon, mąka pszenna i masło, planuję upiec cynamonki. Szpinak i dżem brzoskwiniowy o obniżonej zawartości cukru. Mini mozzarella, w której się zakochałam, jest przepyszna, kocham ją do sałatek. Kinder Maxi i Kinder Pingwin, fazana Kindera. Kolejny dzień, wczoraj wróciłam przed 17 i tak naprawdę ja nie wiem, bo ja dzisiaj mam sprawdzian i ja nie funkcjonowałam po to, żeby ja, co ja w ogóle gadam? Ja wczoraj nie byłam w stanie się za dużo nauczyć, jak mam być szczera. Po pierwsze byłam przemęczona, po drugie nie miałam na to za bardzo czasu, już tak psychicznie kompletnie się do tego nie nadawałam. Leżałam na swoim łóżku, oczy mi się zamykały, czytałam te wszystkie rzeczy i nie wiem, czy coś przyswoiłam. A mam sprawdzian i bardzo się boję i jest to przykre. Jest 6:38. Idziemy na autobus kolejny dzień podczas szkoły. Jedyny dzień, w którym kończę o 14 w tygodniu. Czyli w domu będę tak około 15. Tak to codziennie kończę o jakiejś 15 od 7, więc to wszystko jest rozplanowane beznadziejnie. Swoje wszystkie przerwy zawsze spędzam na dworze. Niedziela to był taki dzień, kiedy przez cały dzień się uczyłam. Zrobiłam sobie śniadanie, zaczęłam się uczyć. W ogóle wstałam wtedy z wielkim bólem, tak jakby, nie wiem, szyjnym, ale prowadzącym od głowy do jakiejś tutaj tej części i do tej pory jak tak zginam głowę, mnie boli, więc starałam się to jakoś tam poćwiczyć, rozpracować, rozgrzać, żeby było lepiej, ale no do tej pory nadal
mnie boli, ale już mniej. I stwierdziłam, mimo tego, że jest niedziela i mam dużo obowiązków, chcę upiec coś, bo dawno tego nie robiłam, a sprawia mi to przyjemność. Tak, powiedziałam, okej, upiekę sobie cynamonki, moje pierwsze w życiu cynamonki, zarąbiste cynamonki, bo bardzo się przyłożyłam do nich i wyszły super. Wzięłam jakiś przepis z internetu, inspirowałam się nim, zrobiłam z połowy porcji i mi wyszły naprawdę bardzo dobre. Cynamonki właśnie kojarzą się mi tak bardzo z tym okresem właśnie fall season, ponieważ są modne. Czemu? Ze względu chyba na przyprawę cynamon. Kocham cynamon, jest bardzo aromatyczny, uwielbiam ten zapach i w ogóle ten smak. No i zrobiłam po prostu cynamonki. W międzyczasie oczywiście się też uczyłam i następnego dnia, poniedziałek, szkoła, kolejny tydzień szkoły. No, nie jest łatwo. Jestem obciążona wszystkim. Naprawdę jestem obciążona wszystkim. I tutaj nie chodzi o rzeczy, które też robię poza szkołą oprócz, ale sama szkoła już jest naprawdę bardzo uciążliwa. Mnóstwo takiej nauki bezsensownej, mnóstwo sprawdzianów, kartkówek. Ja nie mam czasu nauczyć się na jeden sprawdzian porządnie, ponieważ tego jest tak dużo. Nie lubię, jak coś mam narzucone i jak nie pracuję w swoim zakresie. Bardzo chciałabym właśnie się uczyć na własną rękę. Dużo też jest lekcji, które przepada. Czasami bywa tak, że siedzimy i nic nie robimy, a mi się wtedy chce trochę płakać, bo ja nie znoszę marnować czasu. Ja naprawdę nie znoszę marnować czasu, bo jestem osobą produktywną. Ale właśnie podczas szkoły ta produktywność jest ponad miarę, ponieważ wracam ze szkoły, nauka, odrabianie lekcji, nauka. I żeby ogarnąć inne obowiązki, jest to naprawdę spore wyzwanie. Mimo tego, że ja w tym roku zrezygnowałam z tańcy. I to nie jest decyzja, z której jestem zadowolona, ponieważ musiałam podjąć właśnie taką rzecz ze względu na szkołę, ponieważ nie mam czasu. Ja bym naprawdę zrobiła wszystko, żeby tam wrócić, ale gdybym wróciła, naprawdę nie miałabym czasu na nic chyba. I to wszystko w tym jest najgorsze. I właśnie teraz mam taki
mini mental breakdown, który nie chcę pokazywać Wam, bo już troszeczkę jest lepiej. Jest lepiej, dlatego z Wami rozmawiam i ja potrzebuję tej rozmowy, muszę Wam się podzielić po prostu z Wami, muszę się tym podzielić. Wy mi pomagacie, ja Wam pomagam, dlatego o wszystkim chcę Wam powiedzieć. Znaczy no, wiadomo, są pewne granice i nie o wszystkim Wam mówię, ale jesteście moimi besties, więc wiecie, na Instagramie Wam dużo wcześniej zazwyczaj mówię różne rzeczy, albo Was informuję i w ogóle staram się, żeby te wszystkie rzeczy były takie komfortowe. Social media były komfortowymi miejscami, bo jeszcze mi się pomylą słowa i będzie dupson. Jestem już dzisiaj po szkole, jestem naprawdę strasznie, strasznie zmęczona, ale każdy mi mówi, Lena, nie mów, że nie jesteś zmęczona, nie mów, ale ja nie chcę przekłamywać i ja chcę Wam właśnie mówić prawdę, jak jest. Ja, wracając ze szkoły, jestem po prostu zmęczona i tak samo muszę się uczyć zaraz, odrobić lekcje. Nie mam czasu, żeby się nawet położyć, ale jeżeli są jakieś krytyczne sytuacje, to ja idę spać i mam wszystko. I don't care. What is that? A dzisiaj jest wtorek. Teoretycznie w piątek jest wolne, więc jeden dzień mniej, na plus oczywiście, ale mimo wszystko i tak masakra. To co, że jeden dzień, jakby... Robimy naleśniki. Wednesday! Mam wrażenie, jakbym chodziła do szkoły przez normalnie miesiąc pod rząd. Jestem tak niewyspana. Ja się uczę matematyki, muszę się jeszcze nauczyć fizyki, a nic nie umiem. Ja nie przyswajam już. Nie potrafię się niczego nauczyć, jakby nie mogę się w ogóle skupić i tego jest za dużo. Czy po moich oczach widać? Wczoraj namalowałam obraz, w sumie to jakby jeden cały i drugi dokończyłam. Bardzo jakby za tym tęskniłam i mi tego brakowało, tak mogłam siebie wyrazić, otworzyć. Ja dopiero zaczynam, ale mam kolejne płótna, bo kiedyś kupiłam i mam jeszcze. Teraz pomaluję je właśnie białą farbą. Piątek to nie był totalnie mój dzień i to był taki rest day. Dosłownie nic praktycznie pożytecznego nie robiłam. Jest godzina 10, więc jakby mój głos jest jeszcze niewyspany, nierozbudzony. Co, mamo? Nagrywam. A co? Wczoraj, jak mam być szczera, to nie czułam się dobrze psychicznie. Było ze mną źle po prostu. I siedziałam w pokoju chyba przez cały dzień. Dosłownie nawet nie schodziłam. Dopiero właśnie potem się zebrałam, żeby cokolwiek zrobić. Tak bardzo późno wieczorem. Zaczęłam malować obraz i trochę tak powoli wracałam do siebie. Zrobiłam
obiadu, kolację jakoś późno, bo ja serio ja byłam wczoraj wrakiem człowieka po prostu i już jest ze mną lepiej. Zostanę artystą, namaluję obraz, stay positive i nie ma się czym chyba przejmować na ten moment, po prostu trzeba żyć dalej. Mamo! Już! Niedawno także przyszła do mnie najnowsza kolekcja od Oceans Apart Cyber Y2K. Kocham welurkowe ubranka i jestem zakochana w tym dresie. Ja mam w kolorze takim liliowym i czarnym. Mam dla Was również 40% zniżki na wszystko w Oceans Apart i to bez ograniczeń. Wystarczy użyć kodu LENAY2K. Uwielbiam, kiedy łączy się takie ubrania sportowe z codziennymi. Taka gym girl vibe. A ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Dziękuję, że tutaj ze mną jesteście i widzimy się wkrótce.